Dzisiaj o kremach z retinolem. Miałam porównać kilka kremów, a więc kupiłam na rynku, wybierając zarówno ze zwykłego sklepu kosmetycznego, z Rossmana, jak i z apteki. I zacznę od jednej z droższych opcji w tym zestawie, a więc krem RetiAge firmy Sesderma. Ponieważ trafiłam na promocję, to za 180 zł dostałam dwa produkty, zarówno krem RetiAge, jak i serum liposomalne, a więc jest to dość dobra oferta, ponieważ zazwyczaj jeden z tych produktów kosztuje taką kwotę, trzeba zapłacić taką kwotę. Sesderma jest produktem, który dość mnie zaciekawił, ponieważ jest to kopalnia różnych składników, a więc zawiera trzy rodzaje retinolu: retinaldehyd, retinol i retinyl. Oprócz tego nawilża skórę kwasem hialuronowym, zawiera tripeptydy, które stymulują produkcję kolagenu typu pierwszego, zawiera olejki pochodzenia roślinnego, resveratrol, czyli antyoksydanty. Jest dość dobrze się rozsmarowuje. Ma ładny zapach. W kremie jest niższe stężenie retinolu niż w serum oczywiście. Tak jak pani w aptece mi powiedziała, jest 0,07% w serum, a więc jest to takie dość wysokie stężenie, jeżeli chodzi o kremy bez recepty. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jest połączenie pochodnych retinolu i retinolu, to najczęściej one są tak zbilansowane, że ten produkt nie drażni skóry. Faktycznie po kilku dniach stosowania nie miałam z nim problemu, więc mogę go polecić. Następny produkt to jest Redermic Air, o którym Wam już mówiłam. Z mojego doświadczenia z pacjentami wiem, że on nie drażni skóry, a więc jeżeli jest jakaś skóra bardzo uwrażliwiona, to jest produkt dla Waszej skóry. Zawiera retinyl i retinyl linoleate, zawiera również olejek sojowy. Dość dobrze działa na skórę, przy czym niektóre Panie zwracają uwagę, że tą skórę przesusza. No takie jest działanie retinolu. Retinol faktycznie wysusza, złuszcza skórę, więc koniecznie rano trzeba zastosować jakiś krem nawilżający, bądź też na noc jeszcze dodatkowo wspomóc skórę jakimś kremem tłustym po wcześniejszym, uprzednim zastosowaniu kremu z retinolem. Kojąc dalej kolejnych kremów, znalazłam śmieszną grupę kremów, która dla mnie jest dość zabawna, mianowicie kremy 70+. To dotyczy Bielendy i Liren. Nie zwróciłam na to wcześniej uwagi, ale do niedawna kremy kończyły się na 45+, 50+, a teraz proszę bardzo, mamy już wyszczególnioną grupę 70+, więc pomyślałam sobie, że będą to dobre kremy dla mnie. Zacznijmy od kremu Bielendy. Krem Bielendy zawiera retinol, tak jak to jest powiedziane na opakowaniu, i zawiera neuropeptydy. Retinol to już wiecie, jakie ma działanie. Neuropeptydy zarówno rozluźniają mięśnie, bo porównuje się to działanie neuropeptydów do toksyny botulinowej, a więc szczególnie w okolice mimicznie aktywne, to będzie wskazany krem. Oprócz tego zawiera olejki pochodzenia roślinnego, olejek z makadami, olejek awokado, a więc łatwo się dość rozsmarowuje, omega-3, omega-6. Nie zawiera konserwantów, a więc jest, można go polecić, rozsmarowuje się bardzo dobrze, przy czym jedyną wadę dla mnie, ale to jest dość subiektywne odczucie, ma taki zapach pasty do zębów. No, jest to dość intensywne i mi to nie odpowiada, ale składnikowo bardzo dobry, a jeszcze lepszy, jeżeli chodzi o cenę, bo kosztuje tylko 23 zł. Następny kremik 70+, nazywa się Retinol de Forte i jest to krem firmy Liren. W swoim składzie ma retinol, poza tym prowitaminę D, o czym się teraz bardzo mówi, że ta witamina D jest potrzebna w różnych procesach metabolicznych, odbudowujących skórę, i zawiera kolagen. Kolagen rozsmarowuje się bardzo dobrze, nie zawiera parabenów, a więc właściwie mogę go polecić zdecydowanie. Nie, w moim przypadku nie drażnił skóry. Koszt jedyne 19 zł, a więc przełożenie ceny, jakości do ceny bardzo, bardzo dobre. Inny krem z laboratorium, które ja dość lubię, to jest Hada Labo. To jest japońska firma, z którą już miałam do czynienia, jeżeli chodzi o kremy z kwasem hialuronowym. I tutaj wybrałam taki produkt pod oczy i wokół ust.
z zamiarem stosowania go na całą twarz, bo wtedy wiem, że to stężenie retinolu jest wysokie. Dodatkowo, co jest cechą charakterystyczną tej firmy, ten krem zawiera kwas hialuronowy. Hada Labo specjalizuje się w produkcji kwasu hialuronowego i w tych wszystkich swoich produktach wkłada kwas hialuronowy, który ma różne cząsteczki, począwszy od bardzo drobnych, poprzez większe, w związku z czym one mogą wchodzić głębiej w skórę, płycej i na różnych poziomach ją nawilżają. Krem, a właściwie to rodzaj serum, ma bardzo przyjemną konsystencję, łatwo się rozsmarowuje, kosztuje w granicach 30 zł, ja zapłaciłam za niego 30 zł. Jedynym mankamentem, który ten krem ma, jest stabilizacja preparatu metylparabenem, w związku z czym część z Was może być uwrażliwiona na ten krem. No też wiadomo, że pojawia się wiele badań związanych z parabenami, nie chcemy, żeby parabeny były w kremach, dlatego też moja propozycja jest taka, że ja stosowałabym go bardzo krótko, żeby wykorzystać to silne działanie kwasu hialuronowego, który jest w środku, a nie narażać się na ekspozycję parabenów. Dla niektórych z Was zapewne ten krem będzie całkowicie do odrzucenia. I ostatni z produktów, który kupiłam w aptece, to jest Retimax 1500 i uważam, że to jest całkowity hit tego wyboru, ponieważ kosztuje tylko 4,50, ma bardzo mało składników, co jest zawsze zaletą, nie zawiera konserwantów, zawiera wysokie stężenie witaminy A, parafinę, dobrze się rozsmarowuje, daje nieco tłustość skóry, ale dlatego ja stosuję to na wieczór i uważam, że w tej cenie naprawdę można poszaleć, bo to stężenie witaminy A jest bardzo dobre. Jest to jeden z lepszych kremów dostępnych na naszym rynku w super cenie. Jeszcze na koniec pokażę Wam witaminę A w olejku, dostępny w internecie. Ja to stosuję tutaj dodatkowo, mamy azulan, który łagodzi skórę naczynkową. Także zwycięzcą dzisiejszego programu pozostaje Retimax. Super cena, super jakość i na pierwszą próbę można polecić ten krem. Jeżeli dla kogoś jest za tłusty, można stosować go co drugi wieczór. Dla pań w wieku dojrzałym, dla dziewczyn po 40, chcących zachować, szukających kremu o ciekawszej, lepszej konsystencji, bo wiadomo, że Retimax jest takim kremem bardzo prostym, tłustym, chroniącym przed utratą wody, no ale nie ma w sobie tej finezji, którą ma na przykład Sesderma. Więc macie tu przekrój wszystkich preparatów, które znalazłam i jeżeli same wybieracie, pamiętajcie, retinol sam będzie Was bardziej drażnił, będzie miał silniejsze działanie pochodne, retinaldehyd będą działały łagodniej na skórę, mniej drażniły, ale też będą miały mniejsze działanie przeciwzmarszczkowe. Więc czytajcie receptury kremów i chrońcie skórę przed światłem w ciągu dnia. Do zobaczenia!